Jest środa, 12 dzień września, ja nazywam się Tymoteusz Chojecki i zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd Odpowiada, a ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witamy Cię. Witam Państwa. I przejdziemy od razu do Waszych pytań z programu o godzinie 13 odnośnie ataku. Będzie dużo komentarzy, ale i pytań. Ataku na Idź Pod Prąd, na Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Możecie, przypomnę, że możecie znaleźć oświadczenie na temat ataku na Kościół Nowego Przymierza, oświadczenie do mediów. Informację prasową znajdziecie ją na stronie idzpodprad.pl. Prosimy o nagłaśnianie tej sprawy. I przechodzimy do pytań. Rafał Bak. A czy ten koleś ze zdjęcia to nie ten sam, który się awanturował na spotkaniu Mariana Kowalskiego w Rzeszowie? No, raczej tak. Tak jest. Tego pana już mamy zidentyfikowanego. Ciekawe jest, że prawdopodobnie ten pan mieszka w Stalowej Woli, a warto przypomnieć, że właśnie tam inwestują Chińczycy w hutę Stalowa Wola, czy przynajmniej w jej część. Stąd wraz zawsze z kapitałem i powiedzmy jakimś tam managementem chińskim wchodzi osłona chińska kontrwywiadowcza i wywiadowcza, czyli tutaj powiązania tych panów fotografujących się na tle chińskiego smoka nie są przypadkowe. Tak, możemy poprosić jeszcze zdjęcia tych panów, naszą ekipę techniczną. Radek Rak, pytanie. Niestety Polacy to zawistny i głupi naród. Nawet u mnie na wsi połowa ludzi to zawistni donosiciele, nie pozwalający na rozwój mojej działalności. Siedzą w pierwszych ławach Kościoła katolickiego. Upadek? O, dość to cały, można by dyskusję większą na temat pana komentarza. Myślę, że nie można tak generalizować, że Polacy to jakiś głupi naród i tak dalej. Trzeba wziąć pod uwagę pewną historyczną prawidłowość takiego pozbawiania Polaków, ludzi najbardziej samodzielnie myślących, najbardziej takich heroicznych, ludzi honoru i tak dalej, nie? Że każde powstanie, to przecież tam nie tchórze szli do powstania, tylko właśnie kwiat polskiego narodu. Nie? I później oni ginęli, oni byli zsyłani na Sybir, im były konfiskowane majątki, czyli ludzie najbardziej wartościowi w wyniku tych powstań, wojen i tak dalej, byli eliminowani z polskiego życia politycznego. Do tego nałożyły się jeszcze no, klęski. Jedyne to zwycięstwo to dwudziestolecie międzywojenne, ale to za mało, żeby cały naród podnieść. Choć oczywiście to pokolenie lat 20., które się wtedy urodziło i które wspaniałe świadectwo dało podczas II wojny światowej, to jest ewenement w skali świata, że tak szybko udało się podnieść Polskę z upadku moralnego do tak heroicznych czynów, do przeciwstawienia się nawale bolszewickiej i tak dalej. Ale potem nastąpił komunizm. Komunizm jest o wiele gorszym systemem zniewolenia niż ta opresja rosyjska wcześniejsza, ponieważ on demoluje ludziom mózg. On mówi nam, że Rosjanie i komuniści, którzy chcą zlikwidować państwo polskie i zrobić takie internacjonalistyczne gówno światowe, to są nasi przyjaciele. I stąd były te towarzystwa polsko-przyjaźni polsko-radzieckiej, stąd właśnie te SLD, PZPR-y, to wszystko cały czas jeszcze w naszej, można powiedzieć, w krwioobiegu funkcjonuje. Na to się nakłada Kościół rzymskokatolicki, który w latach 50. wcześniej jeszcze próbował walczyć. To trzeba było jasno powiedzieć, że do 50. roku Kościół katolicki wśród kardynałów i biskupów polskich miał wielkie postacie, które niekiedy heroicznie stawały po stronie Polski, także w wojnie z Niemcami. Ale kiedy przyszedł komunizm, to biskupi katolicy polscy pierwsi przeszli na stronę komunistów. To jest rok 1950. To jest haniebna zdrada Polski, tej niepodległej Polski II Rzeczpospolitej, żołnierzy II Rzeczpospolitej, czyli żołnierzy wyklętych przez biskupów rzymskokatolickich. Widzimy to nawet na filmie Wyklęty. Możecie sobie zobaczyć tę scenę, kiedy ten ostatni żołnierz prosi księdza, już trzeciego z kolei proboszcza prosi o zgodę, o ślub. I co słyszy? Biskup zakazał. Biskup zakazał. To biskupi zdradzili Polskę w 1950 roku. Tego wam nie powie nikt.
praktycznie dzisiaj, prócz telewizji Idź Pod Prąd. Pan Żebrowski będzie kłamał, że to chodziło o jakichś łowców kur, czy tam bandytów, którzy kury łapali ludziom i że to wtedy ich Kościół katolicki potępiał. Nie! Kwiat polskiego rycerstwa został zdradzony przez biskupów katolickich, którzy za judaszowe komunistyczne srebrniki na kul, na religię w szkołach i parę jeszcze jakiś synekur dla księży biskupów zdradzili naród polski. Stąd Kościół katolicki od tamtego czasu produkuje szmaciaków. Właśnie od tej zdrady 1950 roku. Przypominam, że nawet ówczesny papież zagroził nawet ekskomuniką biskupom polskim, bo potępiając biskupów polskich za zbyt daleko idący, haniebny kompromis z komunistami. Czyli to ja nie mówię z pozycji protestanta czy chrześcijanina biblijnego, ja mówię, powtarzam zdania z tamtych czasów hierarchów katolickich watykańskich. Także warto naprawdę się nad tym zastanowić. Kościół katolicki kolaborował w 1950 roku, kolaborował w 80 roku, kolaborował w 81 roku, osłaniając stan wojenny. Kolaborował w 88, 7, 9, kiedy przygotowano okrągły stół. Przecież to biskupi katoliccy pili wódkę z Jaruzelskim i z Kiszczakiem, budując plan niszczenia narodu polskiego, czyli trzecią RP. Ale Polacy są głusi. Polacy takich łatwo, bardziej bym powiedział, że Polacy są jak dzieci trochę. Że takich łatwo zmanipulować. Wystarczy, wiecie, te szaty na tego nabrać, wystarczy im maryjny obraz pokazać, wystarczy im, nie wiem, zrobić jakąś mszę i oni padają na twarz i zamykają rozum. Jak dzieci. Na takie zewnętrzne atrybuty reagują. Poleci Duda łapać hostię, to jest, ale katolik. Prawilny. Prawilny. A to, że on zdradzi Polskę. Dla Niemiec. To, że on uchroni komunistyczną kastę sędziów, to już nic, bo on hostię złapał. Jaki to musi być pobożny człowiek i dobry. No tak się Polaków robi w bambuko. No to tak najkrócej. Dlatego tak apelujemy, żeby Polacy przestali myśleć jak dzieci. Żeby Polacy sięgnęli wreszcie po list, który napisał Jezus Chrystus do nich. To jest odtrutka. To jest tajna broń nasza. W walce o Polskę. Sięgnijcie do tego, dajcie znajomym. A zobaczycie, że Polska się zmieni i że Polacy mogą być szlachetnym, mądrym narodem. Bo to widzimy w klubach Idź Pod Prąd. To widzimy w grupach biblijnych. Tam już kilkaset osób jest dzisiaj. To są przecież ci sami Polacy, co wcześniej byli jak dzieci ładowani, jak dzieci we mgle, zwodzeni. A dzisiaj to są mądrzy ludzie. To są wspaniali mężczyźni, kobiety, ojcowie, mężowie, żony. To jest właśnie przyszłość Polski. To, co się wykuwa w klubach Idź Pod Prąd. Anna P. Przebijacie się do coraz bardziej do świadomości Polaków i dlatego jesteście zagrożeniem. Mówię o tym wielokrotnie i dlatego każdy, kto ma jeszcze jakieś wątpliwości, który słucha, mówi, no prawda, gdzieś leży po środku i o takie kucypały opowiada. Nie, to nie jest żadna prawda. To jest zmasowany atak propagandowy na zdyskredytowanie jedynego środowiska, które mówi prawdę w Polsce. Tyle. Chcesz? To se tam pośrodkuj. Rafał Bak. Cholera, my tu się możemy wydziczać na czatach, ale tam w Lublinie Idź Pod Prąd naprawdę są w zagrożeniu. No ale to takśmy się umawiali. My nie jesteśmy zdziwieni. Myśmy mówili, że ten czas przyjdzie fizycznych ataków na nas. Komuniści tak zawsze postępują. To są tchórze i mordercy. To nie są rycerze, to nie są herosi. Także nic nowego. I pamiętajcie, my robimy to dla Jezusa Chrystusa. Możecie sobie posłuchać mojego kazania z ostatniej niedzieli, jak chcecie więcej na ten temat. Nie współczujcie nas, nam, tylko pomagajcie. Róbcie swoje, tam gdzie możecie. Współczucia nie potrzebujemy. Pomocy tak. Proszę, nie mieszajcie w to katolików. Sam nim jestem i nawet do głowy by mi nie przyszły tak nikczemne i ohydne czyny. Różni agenci podszywają się pod katolików, by skłócać polskich patriotów. No właśnie o tym mówiłem w programie o 13, że rozpętano przeciwko nam wojnę religijną, żeby nas zdyskredytować w oczach Polaków w większości, przecież w jakiś luźny przynajmniej sposób związanych
z Kościołem rzymskokatolickim, którzy nie mają pojęcia praktycznie o innych jakichś podejściach do chrześcijaństwa, nie znają tego amerykańskiego chrześcijaństwa, które praktycznie ogarnęło cały świat. Nawet Polacy żyjący w Chicago do tej pory żyli w takich katolickich gettach polskich i nie znali amerykańskich kościołów. To dopiero teraz się zmienia. To Grupa Biblijna Chicago idzie tutaj na czele. To te wycieczki, które teraz organizujecie, rodzinne wyjazdy do Muzeum Kreacjonistycznego tam w Kentucky, to dopiero teraz Polska, Polonia otwiera się na prawdziwe dziedzictwo biblijnej Ameryki. My jesteśmy przekonani, że jest wielu uczciwych katolików, którzy czekają naprawdę, którzy oglądają po cichu czy gdzieś w skrycie nasz program i się zgadzają z tym, co mówimy. Ale pod płaszczykiem katolicyzmu ruska agentura będzie nas szkalować. To wykazaliśmy jasno w programie o 13. Także zgadzam się tu z panem, ale też musimy uświadamiać Polaków, że ktoś, kto głosi, że zbawienie jest tylko w Chrystusie, ktoś, kto głosi, że prawda, objawienie Boże jest tylko w Biblii, to nie jest żadna sekta. To jest fundament chrześcijaństwa. Wiem, że też chciałeś się odnieść do zarzutu tych naszych hejterów, jakoby w Siennej, jakobyśmy nagrywali mieszkańców tam, próbowali ewangelizować i tak dalej, chodzili po domach. Tak, to jest rzeczywiście nieprawda, która jest kolportowana na nasz temat. Każdy, kto troszeczkę zna metody ewangelizacyjne naszego kościoła, to wie, że nie stosujemy czegoś takiego jak chodzenie po domach. Nie widzimy tego w Biblii, raczej widzimy tam taką strategię, że kiedy apostołowie czy uczniowie Chrystusa przychodzili do jakiegoś miasta, to starali się wejść na rynek, tam gdzie najwięcej ludzi chodzi, słucha, wymienia poglądy, bo to tak jakby na fejsiku można tak powiedzieć, czy na YouTubie, to w tamtych czasach mniej więcej to oznaczało, i tam gdzieś stoją i zaczynają mówić prawdę o Jezusie. Kto chce ich słuchać, to przychodzi. Taką mniej więcej metodę ewangelizacji stosujemy, a nie chodzimy po domach, bo też i w Polsce ma to, że tak powiem, odwrotny skutek ze względu na niechlubne praktyki tak zwanych świadków Jehowy. Nie? Także my tego nie stosujemy. Ale rzeczywiście, zatrudniliśmy kiedyś do prac remontowych dwóch adwentystów dnia siódmego, którzy nas haniebnie oszukali. Oszukali nas z jednej strony w ten sposób, że absolutnie źle wykonali swoją pracę, przedłużyli wszystkie możliwe terminy. W rzeczywistości zrobili sobie tam taki piknik wypoczynkowy, no to byli oszuści, a jednocześnie zaczęli chodzić po domach i rozdawać broszurki adwentystów dnia siódmego. Gdyby Polacy byli zorientowani trochę, no to wiedzieliby, że to nie jest nasz Kościół, ale biorąc pod uwagę, że katolicy nie bardzo mają rozeznanie w tych kościołach, tylko jakiś inny, to pewnie wszystko to samo. Część mieszkańców Siennej mogła zrozumieć, że to my chodzimy i ich nagabujemy. No, prawda jest taka, jaką powiedziałem. Możecie sobie sprawdzić, jeśli macie te broszurki, czy to są Kościoła Nowego Przymierza. Nie, to są broszury adwentystów dnia siódmego. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy adwentyści są nieuczciwi, ale na dwóch nieuczciwcówśmy trafili. No i nie dość, że robotę spaskudzili, to jeszcze próbowali nam opinię spaskudzić. Wielki John, idź pod Było prąd. Było to dawno temu, myślę, z 10 lat, jakoś tak. Idź pod prąd, trudną drogę obraliście, dlatego jestem z wami. No właśnie na takich ludzi liczymy przede wszystkim. Grzegorz M. Idź pod prąd, ja jestem razem z moją żoną z wami z całego serca. I idziemy z wami pod prąd, bo dzięki wam dowiedzieliśmy się prawdy o Polsce. Bez was byśmy dalej żyli w tym zakłamaniu. Niech Bóg was błogosławi. Amen. I wzajemnie. Niedźwiedź 761. Przydałby się minutowy filmik po angielsku, że polski rząd PiS pozwala prześladować Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i Idź pod prąd za to, że są biblijnymi chrześcijanami i popierają Trumpa. Można by było go rozesłać po całym świecie. Tak też uczynimy. Dziękujemy za podpowiedź. Zago 23. Ciekawe, ilu posłów z PiSu po kryjomu oglądać pod prąd. No ja mówiłem wielokrotnie, że spora część tych ludzi
to są ludzie o małych kwalifikacjach umysłowych do pracy posła, nie? Dlatego oni nie mają jakichś pomysłów, wizji. Pani Hania Szen też o tym mówiła, że nie mają wizji naprawy Polski, także oni no, oglądają, bo z jednej strony mają gotowy, rzetelny serwis informacyjny, mają dobry komentarz i mają pomysły na Polskę. I później niektórzy z nich tam próbują lansować się, że to niby oni wymyślili. Tak jak na przykład była akcja Murem za Macierewiczem, to później właśnie redaktor Sakiewicz kłamliwie ją sobie przypisywał. Zrobił sobie też dwa zdjęcia. Jedno, kiedy jest z transparentem Murem za Macierewiczem, to jakby Macierewicz wygrał w tej batalii z Kaczyńskim. No i drugi, kiedy go tam już dyskretnie nie ma, gdyby Macierewicz przegrał. Pomimo ciężkiej wagi, na cztery nogi. Redaktor Sakiewicz jest politykiem wysoce obrotowym. Jego ale figura dupa, też się ale do, dupa mu wychodzi z każdej strony. Figura do kręgu też się w przekroju zbliża. Mariusz Kałużny. Człowiek, który dostał wyrok śmierci, to był pan Wawrzecki, ojciec aktora. O, dziękujemy za to uzupełnienie. Arkadiusz Pietrzyk. Pytanie, dlaczego strona ruchu 11 listopada jest tak słabo redagowana? Czy czekacie... Na zjazd chyba tam coś. Czekacie tak? Na zjazd klubów Idź Pod Prąd, czy na zjeździe zostanie wybrany nowy prezes partii? No nie, prezes partii no to zostanie wyłoniony zgodnie ze statutem partii, czyli na pewno nie na zjeździe klubów Idź Pod Prąd. Czy jest strona słabo redagowana? Na razie partia nie korzysta z etatowych pracowników, nie ma też jakichś specjalnych funduszy. Wszystko, co dzieje się w partii, to albo robi Andrzej Turczyn, jeśli chodzi głównie o tę obsługę prawną i on poświęca tutaj swój czas, można powiedzieć, gratis, czy jak to się nazywa, jako wolontariusz, a pozostałą część pro bono, o tak się w tym zawodzie to mówi, pro bono wykonuje tę pracę, statut, proces rejestracyjny i tak dalej, też się udziela w naszej telewizji pro bono. Pozostałą część prac takich redakcyjno-technicznych na tej stronie wykonują członkowie redakcji Idź Pod Prąd, czyli to jest dodatkowe jak gdyby obciążenie dla nas. Myślę, że tam nie jest to aż tak, że tak powiem, słabe, ale jeśli ktoś z widzów ma tu jakieś uwagi czy chęć włożenia swojego czasu czy talentu, to zapraszamy naprawdę do pomocy. Jeśli się znacie na wyglądach stron internetowych, na jakichś gadżetach takich, które by były atrakcyjne dla młodych ludzi, podpowiadajcie nam, proszę. Będziemy te wszystkie uwagi tu z pokorą przyjmować i starać się w miarę możliwości wdrażać w życie. Wiesław Janowicz. Mieszkam 16 lat we Włoszech. Oglądam ich wiadomości i czytam ich gazety. Zgroza, propaganda prounijna i atak na nowy rząd. Papcio każe kochać wszystkich emigrantów, ogólnie syf i bezmiar muzułmanów. No. Dlatego mówiłem, że Salvini ma naprawdę poważne plany. On jeszcze tych wszystkich planów tam nie pokazał, żeby go całkiem nie zjedli. Stara się odbić tutaj katolickich wyborców, którzy słuchają papieża. Przypominamy, że on tam z różańcem w ręku się jakoś pokazywał, czyli widać, że no, gra tak troszeczkę pod publiczkę, starając się wyrwać katolików włoskich z tej obłudy kościoła hierarchicznego i żeby słuchali całkowicie odmiennego głosu prawdy. Taką ma metodę. My mamy inną, ale no rozumiemy jego te kroki polityczne. To jest polityk przecież, a nie dziennikarz czy no jakiś człowiek reprezentujący Kościół. Stąd ucieka się do takich tanich chwytów, żeby polityków, żeby wyborców katolickich przeciągnąć na swoją stronę, żeby nie słuchali papieża Franciszka. My wzywamy do tego właśnie księdza Tadeusza Rydzyka, żeby przestał wspierać to, co robi Watykan, żeby powiedział prawdę o zdradzie Watykanu. Coś tam się pod skórą cały czas dzieje i zobaczymy. Myślę, że można dalej się modlić o księdza Tadeusza Rydzyka, żeby poszedł odważnie za Jezusem.
To by było ogromne wsparcie. Mówiliśmy o tym, że nasze środowisko jeszcze jest małe i ma małe szanse. Gdyby ksiądz Tadeusz Rydzyk poszedł za Jezusem, oczywiście musiałby tam i wyznać parę swoich grzechów, może publicznie nawet wycofać się ze zwodzenia w niektórych naukach katolickich, które głosił. Ubyłoby mu, myślę, może 50-60% tych słuchaczy czy członków tego stronnictwa w Polsce. Nie dostałby już pieniędzy rządowych, ale zyskałby Boże błogosławieństwo. Myślę, że warto. Lucius 899. Legalny związek wyznaniowy promujący Biblię. Nawet przekład katolicki, nie jakiś Jehowych. Ale według hejterów to i tak sekta. Upadek rozumu. Nie, to nie jest upadek rozumu. Jeśli ktoś tego słucha, no to rzeczywiście mu rozum wypadł, ale to jest typowa komunistyczna propaganda. To pani Hania mówiła, że to samo robią komuniści chińscy przeciwko tym legalnie działającym, przepraszam, nielegalnie w Chinach akurat, ale jeśli chodzi o głoszenie nauki chrześcijańskiej, to całkowicie w głównym nurcie się mieszczą te kościoły i pastorzy, czyli mówią, że tylko Biblia, tylko Jezus Chrystus jako Zbawiciel, a mimo wszystko przez chińskich komunistów na całym świecie rozgłaszani są jako niebezpieczne sekty i że chaotyczną propagandę religijną, to mówiliśmy wczoraj o 13, że teraz już będzie reglamentowana taka przez państwo tutaj ze zezwoleniami państwowymi, uporządkowana, już nie będzie żadnego chaosu w propagandzie religijnej, już partia zdecyduje, co można o Bogu będzie mówić. Także to są komunistyczne metody. Pokazywaliśmy korzenie tych ludzi, zarówno jeśli chodzi o związki z Putinem, z Rosją, jak i o związki z Chinami. To nic, to nas nie dziwi. Ci ludzie będą pluć. Upadek umysłu, powtarzam, to są ci, którzy ich słuchają. Bo zobaczyć, że to jest ruska komunistyczna propaganda, to wystarczy poklikać parę kliknięć w internecie. Rafał Bak. O, już o tym pisałem i pastor mi odpowiedział, odpowiadają. Czas na polexit i zaprosić do współpracy Węgry, Czechy i Litwę. Tak, projekt jest śmiały, mówimy o nim, ale pytanie jest, czy Polacy dzisiaj są na to gotowi? Polacy, rzeczywiście ci, którzy poszli na wybory, gremialnie zagłosowali za wejściem do Unii Europejskiej, choć już wtedy jako jedyny kościół w Polsce. Ktoś mówi, że ksiądz Tadeusz Rydzyk wtedy też mówił. No tak, ale ksiądz Tadeusz Rydzyk to nie jest niezależny kościół, nie? To jest jeden z księży. A do tego jeszcze on najpierw mówił przeciwko Unii Europejskiej, a później, pamiętam, pojechał na dywanik do Jana Pawła II, przyjechał i zaczął już całkowicie inną śpiewkę, zdystansował się i zaczął mówić, że to Unia Europejska to nie żadne piekło, to takie może bardziej czyściec, no i już się tak dystansujemy i tak dalej. Także ja podtrzymuję swoje zdanie, że jedyny Kościół chrześcijański w Polsce, a być może i w całej Europie, który jasno potępił wejście Polski i innych narodów do tego bezbożnego tworu, jakim jest dzisiejsza Unia Europejska, był Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. 2003 rok, proszę sobie sprawdzić. Są dokumenty. Tak jest, atomowy pampoń. Na polexit nie liczcie. Prędzej wprowadzał nas do państwa federalnego pod przewodnictwem Szkopów. Na to się trzeba gotować, bo już wszystko ustalone. Tak, o tym ostrzegamy od dawna. To jest wszystko ustalone. Po to była ta zmiana rządu też, żeby już przyszedł taki drugi Tusk, człowiek absolutnie z opcji niemieckiej. Przecież on, nagrany USO-wy Morawiecki, powiedział, że we wszystkim, w 100% popiera kanclerzycę Merkel. Także to jest człowiek Merkel. On się trzyma jej w spódnicy i wszystko zrobi, co mu Merkel każe, i to wielokrotnieśmy to pokazywali, to jest ogromne niebezpieczeństwo dla Polski, to jest ogromna zdrada Jarosława Kaczyńskiego i tych, którzy jeszcze dzisiaj go popierają, ale to nie znaczy, że my mamy złożyć broń i się zgadzać na prowadzenie nas na rzeź. Widzicie tutaj wśród naszych słuchaczy, jedni mówią, bierzmy razem sojusz z Węgrami i róbmy ten polexit, a drudzy mówią, nic się nie da zrobić, bo już wszystko postanowione. Nie, my mówimy, że póki jeszcze jest gdzieś możliwość walki, to trzeba tę walkę kontynuować. Tu, albo kiedyś może Polonia przejmie, bo to jedziemy między innymi do Stanów Zjednoczonych, żeby tam
poruszyć środowisko polonijne, żeby tam zbudować niezależne media polonijne, które będą mówiły Polakom zarówno tam, w Chicago, jak i tu w Polsce prawdę. Olga Aleksandra Sekuła. Pytanie, czy można u was zakupić magazyn UK? Chodzi tutaj o ten magazyn. Mamy dwa egzemplarze, no jednym się możemy podzielić. A tu jest strona internetowa www.portalpolska.pl. Myślę, że tam znajdziecie państwo sposób, w jaki nabyć w wersji papierowej, bo ja zawsze wolę. Jest też strona angielska www.polskimagazyn.uk i kontakt mailowy, możecie pisać kontakt@polskimagazyn.uk. Tutaj dopiero dostaliśmy ten egzemplarz przed programem. To jest z czerwca, lipca 2018 roku. Jest to bezpłatny polonijny magazyn. Nakład wynosi 7000, a redaktorem naczelnym jest pan, który nam tutaj podesłał, Kajetan Soliński. Zresztą autor jednego z artykułów właśnie o tym odkryciu grobu czarnoskórego uczestnika powstania. Ale to nie tylko, bo tytuł jest Czarnoskórzy Polacy, czyli o rzekomym rasizmie nad Wisłą. Oczywiście mamy miesięcznik Idź Pod Prąd wydawany w Lublinie i ten rzeczywiście możemy wysłać, kto by chciał, wraz z bezpłatnym egzemplarzem Nowego Testamentu. W kwestii ogłoszeń jeszcze przypominamy informację od redaktor Hanny Shen. Otóż dzisiaj One America News Network, popularny OAN, wyemituje film dokumentalny Stephena Bannona pod tytułem Trump at War. Dziś środa 12 września o godzinie 20 czasu wschodniego. Premiera będzie poprzedzona półgodzinną dyskusją prowadzoną przez Steve'a Bannona. Dyskusja ma się rozpocząć o godzinie 20, a zaraz po niej wyemitowany zostanie film. I parę słów o filmie. Trump at War pokazuje wyznania, z jakimi mierzy się prezydent Trump i jego zwolennicy w walce z politycznymi przeciwnikami i mainstreamowymi mediami. Wiodący eksperci polityczni mówią o historycznych osiągnięciach prezydenta Trumpa i o tym, dlaczego nadchodzące wybory do Kongresu są kluczowe dla kierunku, w jakim pójdą Stany Zjednoczone. Zachęcamy wszystkich widzów ze Stanów Zjednoczonych do obejrzenia tego filmu i napisania nam krótkiej recenzji waszych opinii. Na pewno jutro, jeśli takowe będą, podzielimy się w programie z wami na ten temat. My też będziemy się starali jak najszybciej ten film zobaczyć. Na koniec jeszcze jakieś ogłoszenie? No, robimy swoje. Te wszystkie pogłoski, że się zwijamy, że ubywa nam widzów, że tutaj jesteśmy w jakiś sposób podłamani, są absolutnie nieprawdziwe. Widzicie uśmiechy na naszych twarzach, widzicie liczniki. Dzisiaj dobijał prawie do tam 1800 na żywo, jeśli chodzi o program poprzedni. Także tutaj są lepsze wyniki niż poprzednio w czasie wakacyjnym. Nasz entuzjazm jest coraz większy. Żyjemy teraz w kontekście, myślę, dużo bardziej, jak to nazwać, baba z wozu koniom lżej. Pozdrawiam serdecznie. A może nawet dwie baby. Tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Widzimy się z państwem jutro o godzinie 13:00. Najpierw serwis informacyjny Idź Pod Prąd Ekspres, a potem program Idź Pod Prąd na żywo o godzinie 13:00. Zapraszamy już dzisiaj, a po programie utwór Jan Pietrzak, Biały Konwój z Czerwoną Zarazą. Moim i państwa gościem był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy i za uwagę i do zobaczenia. Rosja to jest państwo, które udziela wyłącznie pomocy braterskiej. Ostatnio na naszych oczach tej pomocy braterskiej udzielają Syrii. To jest pomoc braterska. Polakom w 1939 roku udzielili pomocy braterskiej, prawda? No Czechy w 68, Węgry w 56. Zawsze pomoc braterska, nigdy humanitarna. Więc rozumiecie państwo, że to była spora inspiracja, żeby o tym napisać. Ciężarówek, klawiaszysta, farba na nich nerwowy skład. Bo na biało kazał je malować wódz. Wiozą bary od Stalina, bo ich nie chce Ukraina. Biały konwój mi zachciała potem wóz. Biały konwój z czerwoną zarazą. Jak trojański koń pod planetką dziwny wynalazł.
na laże. Huma, gitarna, broń. Będą skrzynie za sprzętem, na wybojach, zakrętach, to historii blizną ten gier. Timeo, Tanao, Sentona, Ferentes. Darów z Kremla trzeba się strzec. Siłą w dłoni oszukaństwo, całe to medialne draństwo i szyderstwo, które ma ukrywać zło. Jak w survivalowym sklepie zaopatrzy się najlepiej. Mundur oraz turystyczny show. Biały konwój z czerwoną zarazą. Jak trojański koń. Pod plandeką dziwny wynalazek. Humanitarna broń. Pochowane, zawinięte mordercze argumenty. Kto historii blizną, ten wie. Timeo, Danao, Sentona, Ferentes. Darów z Kremla trzeba się strzec. Faszystami przezywają tych, kto chcą wolności kraju. Gdzie się zjawią, bije krwawy blask. Zagłuszają słowa prawdy obłąkaną propagandą. Jak to jadą, żeby uszczęśliwić was. Biały konwój z czerwoną zarazą. Jak trojański koń. Pod plandeką dziwny wynalazek. Humanitarna broń. Barbarzyńca szurnięty i bandyta wynajęty. Kto historii liznął ten gier. Timeo, Danao, Sentona, Ferentes. Darów z Kremla trzeba się strzec. Zniewolona Ukraina to jest spadek od Stalina. A Putinek też imperium chce mieć. Jak się uda z jednym krajem, biały konwój bąknie dalej. I zatrzyma się koło nas gdzieś. Biały konwój z czerwoną zarazą. Będzie gna w pieniądz. Od Putina Gaspadina ma rozkazy, by podpalić w Europie ląd. Zatrzymajmy konwojentów, troglodytów, przeklętych do historii, liznął ten wiek. Timeo, Danao, Sentona, Ferentes.